Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam was na film o moich książkowych wyborach, czyli o moim książkowym tym lub tamtym, tym czy tym. Ten film oczywiście jest zainspirowany amerykańskim booktubem. W Polsce pierwszy raz ten film zrobiła chyba Karolina z Kombuk, więc ja zainspirowana Karoliną, zainspirowana amerykańskim booktubem, również zadałam wam pytanie na Instagramie, poprosiłam was o przysyłanie mi waszych takich książkowych wyborów. Postawienie przede mną właśnie takich wyborów i dzisiaj będę decydować to czy tamto, to czy to. Pierwsza rzecz to książka czy audiobook. I tutaj zdecydowanie książka. Audiobook jest oczywiście formą książki, natomiast ja nie lubię słuchać audiobooków, dlatego że one nawet na podwójnym przyspieszeniu są dla mnie zbyt wolne. Szybciej przeczytam książkę sama niż przesłucham ją w audiobooku, chociaż zdarzało mi się słuchać audiobooków, jak musiałam coś robić i nie mogłam jednocześnie czytać, to takich niezobowiązujących, jakichś prostych audiobooków słuchałam. Film czy serial o książce? Jeśli już, to chyba film. Wydaje mi się, że taka forma jest dla mnie bardziej odpowiednia, jest krótsza, nie muszę się tak bardzo skupiać jak na serialu, nie muszę tego śledzić regularnie, chociaż i tak zawsze mam do wyboru film albo książkę, sięgnę po książkę, bo nie jestem ani filmowa, ani serialowa. Wydanie kieszonkowe czy zwykłe? Zdecydowanie zwykłe, nie lubię, nie kupuję wersji kieszonkowych. Narracja pierwsza czy trzecia osobowa? I tutaj chyba jestem ewenementem, ponieważ mi nie przeszkadza żadna z tych form narracji, to znaczy ja nie jestem ani fanką narracji pierwszoosobowej, ani fanką narracji trzecioosobowej, nie robi mi to po prostu żadnej różnicy. Chyba częściej pojawiają się książki w narracji trzecioosobowej, natomiast dla mnie to bez znaczenia. Do wszystkich chłopców, których kochałam. Książka czy ekranizacja? Tutaj zdecydowanie ekranizacja, ponieważ zaczęłam czytać książkę i nie mogłam się w nią kompletnie wgryźć. Nie to, żeby mi się nie podobała, nie to, żeby była nudna, ale jakoś w ogóle nie czułam ani tych bohaterów, ani tej fabuły. Nic po prostu mnie do tej książki nie ciągnęło. Zrobiłam sobie przerwę, obejrzałam film i dzięki filmowi właściwie nabrałam ochoty do czytania książek dalej. Więc obejrzałam ten pierwszy film, przeczytałam wszystkie trzy książki, w takim ogólnym rozrachunku naprawdę polubiłam tą historię, ale właśnie za sprawą filmu. Czytanie w domu czy czytanie na mieście albo w jakimś środku komunikacji. Generalnie czytanie w domu, ale zawsze do jakiegoś środka komunikacji, jeśli jadę gdzieś dłużej, zabieram ze sobą książkę. Natomiast czytać na dworze nie lubię. Nie wiem, czy to dlatego, że wiecie, słońce odbija mi się od kartek, czy że coś tam mnie zawsze rozprasza, ale jak już mam czytać, to zdecydowanie w domu. W różnych miejscach w domu, ale w domu. Kolejny wybór jest trochę trudniejszy, bo Radio Silence czy Simon? I jednak Radio Silence. Ta książka jest bardziej kompleksowa, bardziej rozbudowana. Jest w niej więcej takich nieoczywistych aspektów, więcej motywów, które lubię. I Simon jest przeuroczą książką i przesłodką i tak dalej, ja ją uwielbiam całym sercem, ale jednak to jest taka lektura, która jest prostsza, która jest mniej wymagająca i która jest po prostu urocza, a Radio Silence ma jednak głębię i ma jednak dodatkowy aspekt, za który absolutnie tą książkę kocham. Dwory czy Szklany Tron? I mój wybór pada zdecydowanie na Dwory, chociażby ze względu na to, że przeczytałam je w całości, bo może treściowo Szklany Tron jest trochę bardziej rozbudowany, jest trochę bardziej lepszy, więcej się w nim dzieje, natomiast nie przebrnęłam przez całą serię, nie jestem w stanie, jestem na piątym tomie od, nie wiem, 3 lat chyba. Po prostu nie jestem w stanie się zmusić do tego, żeby czytać tą książkę dalej. No a Dwory przeczytałam w całości, więc jeśli to jest wyznacznik, no to Dwory. Wyrzucenie książki do kosza na śmieci czy jej spalenie? Wyrzucenie książki do kosza, jeśli już, nie wyobrażam sobie spalić książki. Wyrzucać sobie też nie wyobrażam oczywiście, ale z dwojga złego, z dwojga bardzo złego to wyrzucić, bo może ktoś znajdzie nadal w tym śmietniku. Promyczek czy Radio Silence? I tutaj chyba znowu wybór pada na Radio Silence. Znowu, bardziej kompleksowa książka, bardziej rozbudowana, więcej elementów, które mnie zainteresowały, bo Promyczek to jest książka, na którą ja wylałam morze łez, ale płakałam też nad Radio Silence, a w Radio Silence dzieje się więcej, narracja jest taka bardziej rozbudowana, bohaterowie są bardziej kompleksowi, mam wrażenie, ale to są dwie książki, które naprawdę uwielbiam, więc wybieranie między nimi naprawdę boli. Książka ze skrzydełkami czy bez? Właściwie nie robi mi to różnicy, ale raczej ze skrzydełkami, dlatego że książka jest wtedy po prostu bardziej stabilna i te rogi się tak szybko nie zaginają, nie wywijają, więc te skrzydełka są dobrą opcją i często na tych skrzydełkach też jest dodatkowe miejsce gdzieś tam na polecenie, na notkę o autorze i tak dalej, więc raczej wersja ze skrzydełkami. Główna bohaterka czy główny bohater? Raczej główna bohaterka, częściej sięgam po książki właśnie z główną bohaterką, chociaż nie przeszkadza mi czytanie książek z perspektywy chłopaka, po prostu wydaje mi się, że rzadziej one się gdzieś tam zdarzają na tym rynku, zwłaszcza literatury młodzieżowej, raczej wszystko spisane z perspektywy dziewczyn. Obyczajówka czy romans? Raczej obyczajówka z wątkiem romantycznym, to jest wtedy idealne połączenie. Young adult czy new adult? Ja właściwie tutaj nie jestem w stanie wybrać, dlatego że lubię książki z obu tych gatunków właściwie porówno. Mam ulubione książki i w young adult, i w new adult. Właściwie jedyne, czym te książki się różnią, to wiek bohatera i problemy, przed jakimi staje główny bohater. Natomiast to nie jest zazwyczaj taka bardzo ostra granica, że nie wiem, do 18 to young adult,
powyżej 18 to jest New Adult, więc gdzieś ta granica jest płynna, więc też ja nie jestem w stanie za bardzo wybrać. Polski czy zagraniczny BookTube? Jednak zagraniczny. To znaczy ja lubię polski BookTube, oczywiście jestem jego częścią i tak dalej, natomiast jeśli już oglądam kogoś, jeśli wybieram jakieś filmy do oglądania, to w 90% jest to zagraniczny BookTube. Wolę oglądać ich filmy, dlatego że na przykład są po angielsku, ja uwielbiam słuchać osób, które mówią po angielsku. Poza tym tam mogę znaleźć książki, o których jeszcze u nas nie słyszałam, książki, które mogą mnie zainteresować, a w Polsce one już zazwyczaj się po prostu pojawiają później i ja już o nich po prostu wiem. Przeczytać trylogię Lipińskiej, czy nigdy więcej nie czytać swoich trzech ulubionych książek? Zdecydowanie wolałabym przeczytać trylogię Lipińskiej. Ja wiem, że to może być naprawdę bardzo, bardzo złe, ale jestem w stanie przebrnąć przez trzy naprawdę złe książki, bo nie byłabym w stanie nie przeczytać nigdy więcej jednej z trzech moich ulubionych książek, bo to są takie książki, do których wracam wielokrotnie. Simona czytałam milion razy, Radio Silence czytałam milion razy, Promyczka tak samo, czytam wybiórczo, czytam poszczególne fragmenty, czytam w całości, więc nie wyobrażam sobie nie móc do końca życia do tych książek po prostu wrócić. Jestem w stanie przebrnąć te 365 dni, ale nie zmuszajcie mnie do tego. Jazda komunikacją z książką w ręku, czy spokojna podróż bez czytania? Na to właściwie już trochę odpowiedziałam, zdecydowanie podróż z książką. Ja sobie nie wyobrażam nie mieć na drogę książki. Wiadomo, jak jadę autobusem gdzieś, nie wiem, 10 czy 15 minut, to nie, ale jeśli jadę pociągiem, jeśli jadę gdzieś, lecę gdzieś samolotem, jadę w dłuższą podróż, absolutnie tak. Jakakolwiek forma książki musi być, jeśli nie wersja papierowa, to przynajmniej elektroniczna, bo ja nie wyobrażam sobie siedzieć przez 4 godziny i nie czytać książki. Thriller czy fantasy? Raczej thriller. Muszę wam powiedzieć, że do pewnego momentu w ogóle nie byłam fanką literatury fantastycznej. Jeszcze jakiś czas temu, ze 3 lata temu na przykład, bardzo rzadko sięgałam po ten gatunek. Oczywiście po jakieś tam Igrzyska Śmierci, tego typu rzeczy, owszem, ale po taką high fantasy nawet do dzisiaj nie za bardzo lubię sięgać. Wiecie, rzeczy typu Wiedźmin, Władca Pierścieni i tak dalej, trzymam się na razie z daleka. To nie jest typ literatury dla mnie, więc wolę czytać thrillery. Mimo tego, że zazwyczaj, wiecie, jestem w stanie przewidzieć cały plot twist i tak dalej, to jednak thrillery dają mi tą intelektualną zagadkę, którą próbuję rozwiązać gdzieś tam razem z bohaterami, właśnie thrillery czy kryminały. No a fantastyka to raczej dla mnie jest forma rozrywki, a nie forma jakiegoś tam zaangażowania w czytanie. Strony normalne czy strony z udziwnieniami? Tak jak przy More Happy Than Not były fioletowe wstawki. Strony normalne. Ja w ogóle nie lubię, jak w książce jest za dużo udziwnienia. Lubię pojedyncze drobne akcenty. Lubię gdzieś tam zaznaczoną, na przykład, nie wiem, zaznaczony rozdział, jakieś tam ilustracje wokół tego tytułu rozdziału, czy coś takiego. Natomiast nie lubię, kiedy w książce dzieje się za dużo i rozprasza mnie to od tekstu, gdzieś tam je odciąga, więc wolę prostotę, wolę tą zupełnie zwyczajną formę stron. Papierowi bohaterowie i super fabuła, czy różnorodni bohaterowie i nudna fabuła? Chyba wolę papierowych bohaterów i super fabułę, bo ja właściwie nie przywiązuję się za bardzo do bohaterów. Chyba że to są jacyś naprawdę wyjątkowi bohaterowie, jak na przykład to było w Promyczku czy w Radio Silence. Takie postaci pamiętam, ale jakbyście kazali mi wymienić nazwiska postaci, o których czytałam ostatnio, to nie jestem w stanie, bo ja się po prostu w ogóle nie przywiązuję do bohaterów. Lubię śledzić ich rozwój, lubię śledzić ich losy, natomiast po prostu ja ich nie zapamiętuję, więc wolę zapamiętać książkę ze względu na naprawdę fajną fabułę, niż ze względu na wyjątkowych bohaterów, którzy byli w akcji, która ciągnęła się jak flaki z olejem. Książka z twardą oprawą, czy z miękką, a może z obwolutą? Ja jestem absolutnie fanką oprawy miękkiej. Oczywiście oprawa twarda bardzo ładnie wygląda na półce, obwoluty zazwyczaj wyglądają super, tylko że z obwolutami jest ten problem, że pod obwolutą już nie ma ładnej książki zazwyczaj. Zazwyczaj to wydanie jest bardzo proste, ewentualnie jest jakiś tam, nie wiem, tytuł, złocenie czy coś takiego. Natomiast to, co jest ładne w tej książce, to wtedy jest tylko obwoluta. Twarde oprawy są fajne, ale ja na przykład ich praktycznie w ogóle nie kupuję, chyba że nie mam wyboru. Zazwyczaj na Book Depository te twarde oprawy szybciej wychodzą i tak dalej, więc są łatwiej dostępne. Ja jestem największą fanką czytania książek w oprawie miękkiej. Czasami lubię też oprawę zintegrowaną, to jest taka półtwarda, miękka. Ja się po prostu dla mnie najlepiej czyta i nie przeszkadza mi niemożliwość ich rozłożenia tak naprawdę do końca, bo i tak nigdy właściwie książki nie rozkładam, także nie boję się tego, że gdzieś tam połamie grzbiet, czy że książka się uszkodzi w ten sposób. Angielskie czy polskie książki? Ja jestem zdecydowanie fanką książek po angielsku. Wolę czytać książki w oryginale, jeśli mam taką możliwość, dlatego że zwłaszcza w przypadku literatury obyczajowej, czy jakichś romansów, czy new adult, czy young adult, wolę przeczytać to dokładnie tak, jak autor to chciał skonstruować. Dlatego że przez tłumaczenie czasami książka bardzo wiele traci, bo na przykład nie wszystkie emocje, które można wyrazić po angielsku, można wyrazić równie adekwatnie po polsku. Więc jeśli mam taką szansę, wolę czytać książki po angielsku, a biorąc pod uwagę, że nie robi mi to różnicy jakby czasowej, bo czytam tak samo szybko w tym i w tym języku, to częściej sięgam po te książki po angielsku. E-book czy audiobook? Poniekąd na to też odpowiadałam, zdecydowanie e-book, dlatego że audiobook po prostu nie leci wystarczająco
wystarczająco szybko, jakbym tego chciała, a e-book zawsze mogę zabrać ze sobą w jakiejś tam formie, także zdecydowanie ta opcja. Dobry bohater i zła fabuła, czy zły bohater i dobra fabuła? No i to się właściwie pokrywa trochę z tymi papierowymi bohaterami i super fabułą. Tutaj zdecydowanie kiepski bohater, czy nie do końca dopracowany, ale dobra fabuła książki. Bo nie wiem, czy byłabym w stanie czytać o świetnej postaci, która po prostu jest w akcji ulokowana, która ciągnie się jak flaki z olejem. Książka dobra, która ma pełno schematów, czy książka całkowicie bez schematów, która jest do niczego? Zdecydowanie książka pełna schematów, dlatego że ze schematami jest tak, że wszystko to zależy tak naprawdę w moim odbiorze, wszystko zależy od tego, jak ten schemat jest wykorzystany. Książka może być naszpikowana schematami, natomiast wszystko zależy od tego, jak one zostaną potraktowane, czy zostaną potraktowane w jakiś nowy sposób, czy może nawet na ten zwykły zupełnie schemat będą wpływać ciekawi bohaterowie. Także w ogóle nie da się chyba stworzyć książki, która nie będzie wykorzystywała żadnych schematów, bo przecież właściwie wszystko zostało już wymyślone, koła nie da się odkryć na nowo, więc tak, książka ze schematami, ale z dobrze wykorzystanymi. Zrezygnować z BookTube'a czy z Instagrama bez powrotu. I tutaj rezygnowałabym śmiało z Instagrama, dlatego że ja nie jestem zupełnie instagramowa. Tak jak wiecie, ja używam Instagrama głównie do Instastory. Jeśli mnie tam jeszcze nie śledzicie, to Kat vloguje, tak jak wszędzie. Zachęcam. Ale jestem głównie na Instastory, tam dzielę się z wami jakimiś takimi migawkami. Natomiast absolutnie nie jestem systematyczna we wrzucaniu zdjęć na tak zwany feed. Ja się w ogóle nie czuję modelkowo, instagramowo. Nie przepadam za byciem na zdjęciach. Nie lubię też robić takich zdjęć, wiecie, specjalna stylizacja, gdzieś tam flatlay z książką, gadżety itd., itd. Kiedyś mnie to cieszyło, kiedyś mnie to bawiło, ale teraz po prostu nie mam czasu na to, żeby układać książki jakoś tam specjalnie, żeby zrobić im zdjęcie. To jest dla mnie nienaturalne, nie podoba mi się to. Oczywiście to jest fajne u kogoś, natomiast u mnie by mi się to kompletnie nie podobało. Zawsze miałam bałagan, jak to robiłam. Nie byłam w stanie zrobić kilku zdjęć tam naprzód, bo nie wiedziałam jeszcze, co będę czytać itd., itd. Więc raczej Instagram to jest miejsce, z którego byłabym w stanie zrezygnować. Natomiast na BookTube jestem już 4 lata albo trochę więcej. Zżyłam się z tym miejscem, podoba mi się tutaj, więc z tego nie byłabym tak łatwo w stanie zrezygnować. Wolałabyś sprzedać wszystkie swoje książki czy oddać do biblioteki? Wolałabym, szczerze mówiąc, sprzedać, dlatego że po pierwsze mogłabym tą kasę przeznaczyć na jakiś fajny cel, jeśli już musiałabym książki sprzedawać z jakiegoś powodu, to mogłabym przeznaczyć je na fajny cel albo po prostu kupić nowe książki. A z oddawaniem książek do biblioteki jest tak, że biblioteki wcale nie zawsze chcą je przyjmować. Kiedyś próbowałam oddać parę swoich książek, no bo jakby nie miałam już kompletnie z nimi co zrobić, nie chciałam, żeby stały na półce, po prostu się kurzyły, były nieczytane. Poszłam do biblioteki i usłyszałam, że oni właściwie książek żadnych nie potrzebują, więc trochę zrobiło mi się przykro, no bo co, lepiej jest wyrzucić książkę niż oddać je do biblioteki, także jak mam taką opcję, to wolę je sprzedać. Wolałabyś do końca życia czytać tylko słabe książki, czy jedną ulubioną? Wolałabym chyba czytać tylko słabe książki, bo może spośród tych słabych byłabym w stanie wybrać jakąś taką, która by była w miarę przynajmniej dobra. Jakbym do końca życia miała czytać jedną książkę w koło, to nawet najlepsza książka, najbardziej ukochana książka mogłaby się po prostu znudzić. Książki grubaski, czy raczej te z mniejszą ilością stron? To zależy od tego, w jakim gatunku i o czym książka jest. Czasami jest tak, że mam książkę, która ma 300 stron i brakuje mi tego tekstu i chciałabym czytać więcej, chciałabym poznać jakby szerszą tą historię, a czasami jest tak, że te 300 stron to naprawdę za dużo. Dla mnie optymalna grubość książki to jest około 500 stron. To jest taki moment, w którym jestem kontenta z ilością treści, ale nie mam jeszcze przesytu. Ale oczywiście to wszystko zależy od książki. Jeden dzień w tygodniu na czytanie i zapieprz przez resztę dni tygodnia, czy codziennie 2 godziny na czytanie? Jak ja bym mogła mieć 2 godziny dziennie na czytanie, to w podsumowaniu miesiąca mielibyśmy 25 albo 30 książek. Chciałabym móc wygospodarować 2 godziny dziennie, bo w tym momencie naprawdę jest mi ciężko wygospodarować pół godziny na przeczytanie, zwłaszcza, że jestem w trakcie sesji, w trakcie różnych dziwnych rzeczy, więc naprawdę 2 godziny to by było aż nadto, a nie wyobrażam sobie czytać jeden dzień w tygodniu od rana do wieczora i przez resztę tygodnia po prostu książek nie tykać. Nie potrafiłabym tak chyba funkcjonować. Nagrywanie recenzji czy tagów książkowych? Jeśli chodzi o samo nagrywanie, to nagrywanie recenzji, dlatego że ja lubię wam o książkach poopowiadać. Tak jak widzicie, ja nie potrafię się ograniczyć do powiedzenia wam, książka była fajna i to wszystko. Wolę jednak opowiedzieć wam trochę szerzej o moich wrażeniach, o fabule, o motywach, które się pojawiają w książkach, a w tagach raczej nie mogę tego zrobić. W tagach raczej pokazuję jakąś książkę, która odpowiada na dane pytanie, no ale siłą rzeczy nie mogę się aż tak bardzo rozwodzić. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że wy wolicie oglądać tagi książkowe, bo nie musicie aż tak dużo słuchać o książkach, także ciężko jest znaleźć gdzieś to wspólne miejsce, w którym się spotykamy. Simon czy What If It's Us? Książki What If It's Us jeszcze nie ma w Polsce, czytam ją po angielsku, ale jednak chyba mimo wszystko Simon. Ta książka mi się bardzo podobała, What If It's Us, natomiast
Jakoś jestem chyba bardziej zżyta z Simonem. No i ostatnie pytanie. Czytanie do końca życia książek z bohaterami hetero czy z bohaterami homo? Podciągam oczywiście pod homo bohaterów z całego spektrum LGBT+, bo podejrzewam, że o to chodziło. I chyba właśnie czytanie książek z tymi bohaterami. Bo te książki są, mam wrażenie, bardziej oryginalne i bardziej unikatowe. Ciężko jest znaleźć książki, znaczy ciężko. Teraz jest ich coraz więcej, ale nadal ułamek tych książek z bohaterami ze spektrum LGBT jest dużo mniejszy niż właśnie ta cała książek hetero, a suma summarum przecież takie same rzeczy mogą spotkać bohaterów właśnie z tego kręgu LGBT, jak bohaterów hetero. Przecież nikt nie powiedział, że to nie mogą być bohaterowie w fantastyce, w kryminale, w thrillerze i tak dalej. Także myślę właśnie, że wolałabym takich bohaterów wyszukiwać, takie książki i o takich postaciach czytać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o książkowe wybory. Teraz wasza kolej. Wybierzcie spośród tych pytań, które sami mi zadaliście, jakieś 2 lub 3 i odpowiedzcie na nie koniecznie w komentarzu. A jeśli chcecie, żebym nagrała taki film, ale z bardziej życiowymi wyborami, takie życiowe would you rather, to również podsyłajcie mi swoje wybory w komentarzu. Dzisiaj dziękuję wam za oglądanie, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, znajdziecie go tutaj, poniżej jest opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!